Cześć. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Damiano, a dzisiaj opowiem wam o problemie przebodźcowania oraz nadmiaru informacji. Opowiem wam, skąd bierze się ten problem i jak sobie z nim poradzić. Zapraszam serdecznie do oglądania. Ten temat jest dla mnie o tyle ważny, o ile chcę, żebyśmy wszyscy razem się rozwijali. Taki jest cel projektu Find Yourself, projektu odnajdź siebie. Taki jest mój cel. Jeżeli chodzi o nagrywanie filmów na YouTube, chcę uczyć ludzi rozwoju osobistego, chcę inspirować ludzi do rozwoju osobistego i przy okazji chcę również pracować nad sobą i rozwijać samego siebie. To też mnie inspiruje, gdy nagrywam filmy, bo przy okazji uczę się również jak przekazywać wiedzę, no i uczę się też nowych tematów, które chcę tutaj poruszyć. I wiem osobiście z doświadczenia, że każdy człowiek ma jakieś pragnienie rozwoju. Nawet jeżeli nie czytasz książek, nie medytujesz, nie pracujesz nad sobą, nie, nie, nie ćwiczysz na siłowni, tak? nie, nie robisz jogi, nie, nie machasz tam jakimś wahadełkiem czy innym dzbanuszkiem, tak? to i tak chcesz się rozwijać. Z każdym, z kim bym nie rozmawiał, każdy człowiek ma jakąś potrzebę rozwoju. Nawet jeżeli leży i nic nie robi, tak, to gdzieś w głębi siebie chciałby czegoś więcej w swoim życiu. Ja na co dzień pracując z klientami, w ogóle rozmawiając z ludźmi, rozmawiając nawet ze swoimi sąsiadami, tak z moimi ro rodzicami, przyjaciółmi, zderzam się z problemem przebocicowania, nadmiaru informacji i braku czasu, bo z tym wszystkim też wiąże się brak czasu. Gdy mamy za dużo informacji, czuję się przytłoczeni nie jesteśmy w stanie ich przetworzyć i podejmujemy głupie decyzje i wskutek tych decyzji jesteśmy jeszcze bardziej przytłoczeni jesteśmy bardziej zestresowani i nie mamy czasu dla siebie na rozwój itd., itd., itd. i tak dalej i tak dalej i tak dalej ja wiem że jeżeli nie przepracujemy tego problemu to będziemy powielać te same schematy ja będę powielał te same schematy i wy również będziecie powielać te same schematy i nie będziecie mieli nawet czasu na rozwój, nie będziecie oglądać moich filmów, nie będzie Was ten temat interesować. Nie kupicie mojej książki, a nawet jak ją kupicie, to nie będzie wam się chciało jej czytać. To jest problem, z którym zderzam się. Również ludzie kupują moją książkę, a potem jej nie czytają, bo czują się przebodźcowani. Nie mają na to czasu. I pomyślałem sobie, hej, to jest dobry temat. To jest wydaje mi się, że. Bardzo dobry temat, żeby go omówić, i spróbować znaleźć jakieś rozwiązanie na ten problem. Zaczniemy sobie od zdefiniowania tego, czym jest przebodzicowanie i czym jest nadmiar informacji. Jest to stan, w którym ilość dostępnych informacji przekracza zdolność do ich efektywnego przetwarzania. Problem ten nasila się w erze cyfrowej, gdzie napływ informacji jest nieustanny i ogromny. Mamy telefony, mamy ekrany komputerów, tak? ciągłe powiadomienia, ciągłe rozpraszacze, rozpraszajki, mamy media społecznościowe. Wiecie doskonale, o czym mówię. Ale może pomyślmy na chwilę, jakie są głębsze przyczyny nadmiaru informacji. Jest to technologia i internet, tak? to jest coś, co już mówiłem przed chwilą. Jest to również wszechobecność urządzeń cyfrowych: smartfony, tablety. I komputery umożliwiają stały dostęp do informacji. Tu już problemem nie jest tylko to, że mamy ten telefon. Problemem jest również to, że ten telefon ciągle wysyła nam powiadomienia. Problemem nie jest to, że mamy Facebooka, problemem jest to, że ten Facebook ciągle nas informuje o czymś. Tak samo jeżeli chodzi o posiadanie maila, czy na przykład YouTube'a, tak? Masz jakiś swoich ulubionych twórców w subskrypcjach, i ciągle przychodzą ci nowe filmy, tak? Mało tego, jak wejdziesz sobie na tą stronę główną, to YouTube ciągle ci proponuje nowe filmy na podstawie tego, co już oglądałeś. I nawet czasami możesz mieć kogoś w subskrypcjach i YouTube nie będzie ci przedstawiał Twoich ulubionych twórców. Nie będzie ci przedstawiał tych treści, które Ty chcesz oglądać, ale będzie Ci przedstawiał proponowane treści, które według YouTube'a Ty będziesz oglądał. I to też jest problem. To jest na przykład powód, dlaczego ludzie mi się żalą, że moje filmy im się nie wyświetlają. Nie wyświetlają ci się moje filmy, bo ich nie oglądasz. I wtedy YouTube przestaje ci wyświetlać moje filmy w proponowanych. Ale nie tylko moje, nie, nie tylko tyczy się to moich filmów, to tyczy się w ogóle e, każdego twórcę, twórcy, którego subskrybujesz. Jeżeli nie będziesz go oglądał, to YouTube przestanie ci proponować e, jego filmy, bo algorytm jest mądrzejszy niż to, jakie ty masz subskrypcje. To już nie wystarczy, że tylko subskrybujesz, musisz też. Kogoś oglądać. Mamy media społecznościowe, platformy takie jak Facebook, Twitter, LinkedIn, które generują ogromne ilości treści, które użytkownicy konsumują na bieżąco. Mamy ciągle nowe treści, ciągle nowe informacje. Nawet jeżeli wrzucisz sobie jakieś informacje, jest taka zakładka na YouTubie, obejrzę później, tak? Watch later. I nawet jeżeli sobie pozapisujesz jakieś filmy, to zaraz pojawią ci się nowe, i nawet nie zdążysz wrócić do tych starych, bo zaraz pojawią się nowe. I tak samo jest z Facebookiem, z Twitterem, z każdym kolejnym mediów społecznościowym, nawet z TikTokiem, tak? jest tego cała masa. Zresztą wy o tym. Mamy dużą łatwość tworzenia i udostępniania treści. Czegoś takiego nigdy nie było, tak? Teraz każdy może tworzyć i udostępniać informacje co prowadzi do zalewu treści różnej jakości. I to jest też problem, no bo na przykład młodzi ludzie chcą się wybić, tak? Chcą się pokazać z jak najlepszej strony i nie tylko muszą pokazać to, co potrafią, ale też jakby wchodzą na rynek i konkurują z tymi starszymi twórcami, z osobami, które już mają jakieś doświadczenie. Więc ten zalew treści jest coraz większy. Te informacje cały czas się zapisują, one nigdzie nie uciekają. Pamiętam, Alan Watts w jednym z swoich wykładów powiedział kiedyś coś takiego, że w pewnym momencie dojdzie do, tak, dojdzie do czegoś takiego, że ludzie ciągle będą wszystko nagrywać i nikt nie będzie miał czasu tego oglądać, bo ludzie ciągle będą nagrywać. No i też nie zapomnijmy o tym, co zrobiła z nami pandemia, tak? COVID przyspieszył przejście na pracę zdalną. Z czego no, ja sam osobiście się bardzo cieszę, tak? ale to też zwiększyło ilość komunikacji cyfrowej i dodatkowych informacji, które pracownicy muszą przetwarzać. Tak? Jeżeli pracujesz zdalnie, wiesz o czym mówię. Aczkolwiek są też pewne plusy tego, bo czasami można po prostu wziąć swoją robotę, odciąć się od wszystkich i ją po prostu skończyć i, i po prostu wyłączasz komputer i koniec. Tak? Nikt się. Tutaj dodatkowo nie informuję o, o czymś, o czym nie musisz wiedzieć, ale jeżeli nie masz dyscypliny, to może się okazać, że w trakcie pracy będziesz przeglądał YouTube'a czy Facebooka. Tak? Też zdarzało mi się pracować z osobami, które tak jak ja tworzą treści do internetu i nawet więcej niż ja. I to jest bardzo duża przeszkoda w tym, żeby tworzyć, jeżeli się rozpraszasz. To jest typowe dla twórców, że muszą się po prostu izolować, inaczej nie są w stanie tworzyć, bo tak czują się przebodźcowani. I przez to, wiecie, każdy twórca żyje w swojej bańce. Dlatego każdy jest poniekąd zmuszony skupić się na sobie, co stwarza trochę taką nie wiem, jak to powiedzieć, taką narcystyczną bańkę, że każdy influencer trochę jest zamknięty w swoim świecie, bo inaczej jest przytłoczony i nie może tworzyć. Wiecie, to tak wygląda specyfika tej roboty. Nie? Ja nie chcę tutaj narzekać, ale wydaje mi się, że w pewnym sensie to wymusza na człowieku taką postawę, że się izoluje. Mamy też wzrost liczby źródeł informacji. Rozwój mediów cyfrowych, blogi, portale informacyjne, serwisy streamingowe. Jest ich coraz więcej. Ja już nawet nie nadążam, co takiego powstaje nowego. Teraz jeszcze dochodzi do tego zalew informacji przez AI. Jest tego cała masa, nie? Mamy globalizację, która umożliwia dostęp do informacji z całego świata w czasie rzeczywistym. I wiecie, to, co moim zdaniem jest tutaj też bardzo ważne, to jest to, że Nikt nas nie uczy tego, jak filtrować informacje. Wiecie, to jest tak, że idziemy do szkoły, szkoła nie ogarnia tego, co się teraz dzieje na świecie. Informacje, których się uczymy w szkole, są przestarzałe. Nikt nas nie uczy tego, jak filtrować informacje. A to już wiecie, nawet w dzisiejszych czasach, to już nawet nie ma sensu wykuwać czegokolwiek na blachę, nie? Bo jeżeli mamy smartfona, mamy dostęp do informacji tako. To jedyne, czego powinniśmy się uczyć, tak naprawdę, to jak filtrować informacje. I to jest to, co, mam nadzieję, umożliwi nam AI. Ja mam ogromną nadzieję i nawet myślę, że AI rozwiąże ten problem. Po prostu dzięki AI będziemy mogli porządkować informacje i uważam, że to jest idealne narzędzie do tego, żeby te informacje sortować. Ale mamy też niewystarczające umiejętności krytycznego myślenia, trudności w ocenianiu, które informacje są istotne i wiarygodne? Dziwimy się, dlaczego jesteśmy rozproszeni. Tak, na przykład, jeżeli wchodzimy na YouTube i szukamy tego idealnego filmiku, który chcemy sobie obejrzeć, nie wiem, do kolacji albo po prostu, żeby odpocząć, tak? Tych filmów jest cała masa. Tak, klikniesz jeden film, obejrzysz 5 sekund, nie. Kolejny film, nie. Kolejny film, nie. Kolejny ot otworzysz, przeklikasz. Kolejny, 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 i nie wiesz, co masz obejrzeć. Jest tego tak dużo, tak? A jak już trafisz na ten film, który chcesz obejrzeć, to go obejrzysz, a potem czujesz poczucie winy, że nie obejrzałeś innego, nie? Myślę, że też mamy problem z organizacją informacji. Brakuje nam systematycznego podejścia do przechowywania i przetwarzania informacji. Ja się nie dziwię, nikomu z nas się nie dziwię. Ja na przykład zauważyłem, że odkąd pojawiły się media społecznościowe. Zacząłem mieć ogromny problem z zapamiętywaniem informacji. To się już zaczęło gdzieś na studiach, gdzieś w tym okresie pomiędzy szkołą średnią a studiami, że miałem ogromny, zacząłem mieć ogromny problem z zapamiętywaniem informacji. Mam z tym problem do teraz. Mój mózg bardzo szybko zapomina rzeczy, bo tyle informacji do mnie dociera, że żeby. Je przetworzyć, po prostu nie ma szans, żebym je wszystkie za zapamiętał. Nie? Jakie są skutki nadmiaru informacji? Zmniejszona efektywność i produktywność. Problemy z koncentracją, trudność w skupieniu się na jednym zadaniu z powodu ciągłego napływu nowych informacji. Chciałbyś nauczyć się jakiejś nowej rzeczy, chciałbyś zdobyć wymarzoną pracę, chciałbyś osiągnąć swój cel i nagle zderzasz się z tym, że masz 100 różnych kursów. Online, które chciałbyś przerobić i może napoczniesz, nie wiem, z 50 tych kursów, jeden skończysz. Tak samo z filmikami na YouTube. Chciałbyś się nauczyć tylu rzeczy, a 20 rzeczy zaczniesz, nie skończysz, i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy przeciążeni umysłowo. Mamy trudność w podejmowaniu decyzji i analizie informacji. Jesteśmy zmęczeni poznawczo. Przetwarzanie dużej ilości danych wymaga znacznego wysiłku umysłowego. Co prowadzi do zmęczenia poznawczego i trudności w podejmowaniu decyzji. Czujemy stres i bezsilność, mamy ciągłe poczucie przytłoczenia, poczucie, że nie można nadążyć z przetwarzaniem wszystkich informacji, mamy zwiększony poziom stresu to jest coś, co myślę, że towarzyszy nam dzisiaj, tak? szczególnie po pandemii, a jeszcze bardziej po wojnie. Nigdy w swoim życiu nie widziałem takiej ilości negatywnych wiadomości w internecie jak teraz. Tym bardziej, że te się klikają najbardziej, więc to nawet zachęca wiecie, ludzi do tego, żeby tworzyli negatywne informacje. Nie? Mamy też spadek jakości decyzji, dużą ilość dezinformacji, co sprawia trudność w oddzieleniu istotnych informacji od szumu informacyjnego. Mamy też skrócony czas przetwarzania informacji, zmniejszona zdolność do, do głębnej analizy danych. To jest powód, dlaczego ciągle się spieszymy. Jesteśmy niecierpliwi. Stres związany z nadmiarem informacji może prowadzić do fizycznych objawów, takich jak bóle głowy, problemy ze snem i ogólne zmęczenie. To jest w ogóle dobry punkt, nie? Jak ciągle się siedzi w internecie i grzebie w informacjach, człowiek czuje się napięty, zmęczony, apatyczny, bezsilny. Nic mu się nie chce. Dobra, tyle się nagadałem, a teraz pomyślmy, jak sobie z tym poradzić. Jakie mamy sposoby radzenia sobie z nadmiarem informacji? Mamy techniki zarządzania czasem i zadaniami. Możemy na przykład spriorytetyzować nasze działania i skupić się na najważniejszych zadaniach i informacjach. Tutaj na przykład bardzo przydatna jest lista to-do do zrobienia, albo te wszystkie wtyczki, które można zainstalować, żeby usunąć powiadomienia z mediów społecznościowych, albo zablokować feed. Ustalenie określonych czasów na przeglądanie wiadomości i korzystanie z mediów społecznościowych może pomóc ograniczyć ilość przetwarzanych informacji. Filtrowanie i selekcjonowanie informacji. Subskrybowanie tego, co potrzeba. Co jeszcze możemy zrobić, aby poradzić sobie z przebodźcowaniem? Możemy na przykład filtrować i selekcjonować informacje. Możemy na przykład subskrybować tylko to, co nam potrzeba. Tak? Jeżeli chodzi o YouTube, możemy... Usunąć niepotrzebne subskrypcje, albo na przykład, jeżeli subskrybujesz jakieś listy mailingowe, to usuń tych, których nie potrzebujesz. Albo jeżeli obserwujesz kogoś na Facebooku czy Twitterze i czujesz się przebudźcowany treściami, które ktoś tworzy, to po prostu też możesz y, usunąć tak, obserwacje. Możesz też zacząć używać AI do organizacji czasu i informacji. To jest coś, z czym ja osobiście eksperymentuję. I działa to niesamowicie. Mam na co dzień bardzo dużo pomysłów, bardzo dużo myśli odnośnie do tego, co chciałbym tworzyć, i AI bardzo mi w tym pomaga. Możemy też automatyzować i personalizować to, co przeglądamy, korzystając z różnych algorytmów, które dostosowują treści do naszych preferencji. I tutaj trzeba się zastanowić, co takiego oglądacie na YouTubie, bo YouTube będzie Wam częściej podsyłał to, co oglądacie. Warto jest też zacząć rozwijać umiejętności krytycznego myślenia. I na przykład, zamiast siedzieć na mediach społecznościowych, skrolować Face'a czy YouTube, to kupić na przykład jakiś kurs online albo sięgnąć po książkę czyli zrobić coś, co wyciągniecie z tego pudełka informacji, w którym żyjesz na co dzień i troszeczkę zmusić się to do większej pracy. Coś co jest bardziej emocjonalnie trudniejsze do wykonania, jakieś takie wyzwanie, jakiś challenge. Warto jest też unikać wielozadaniowości i skupić się na jednym zadaniu w danym momencie, zamiast próbować wykonywać kilka rzeczy jednocześnie. To oduczyć się takiego nawyku sięgania po smartfon. Warto jest wyłączyć powiadomienia, szczególnie na urządzeniach mobilnych, na przykład w telefonie czy tablecie. Warto jest zacząć myśleć nad tym, co się konsumuje. Nie tylko klikaj jakieś wideo czy jakiś link, tylko zastanów się, po co to klikasz, co ci to daje, ile czasu na to poświęcisz, tak? Może zmarnujesz, tak? Bo niektóre rzeczy mogą być marnotrawieniem Twojego czasu. Warto jest robić sobie przerwy i się regularnie relaksować. Ja na przykład sam zauważyłem, że częstym powodem, czemu sięgam po telefon czy po jakieś rozpraszajki jest tylko to, że jestem zmęczony. I zamiast odpocząć, to sięgam po rozpraszajkę. Jak się zrelaksuję, jak odpocznę, jak się odetnę od wszystkiego, to potem się okazuje, że nie potrzebuję tej rozpraszajki. Bardzo może być pomocna praca z ciałem, prowadzenie dziennika, medytacja. Wszystkie te praktyki czy techniki, które wyciągną cię z Twojej głowy, wyciągną cię z Twojej wewnętrznej stymulacji. I pozwolą zwiększyć poziom koncentracji, zwiększyć poziom uważności, pozwolą ci cieszyć się samego istnienia. Największym problemem w rozpraszaniu się informacjami jest to, że nie potrafimy się cieszyć samego istnienia. Nie potrafimy też zaakceptować nic nie robienia, i nie potrafimy też zaakceptować nudy. Absolutnie, współczesny świat jest tak stworzony, żebyś się nie nudził żebyś w ogóle nienawidził nudy, tak? Masz taką ilość stymulacji na każdym kroku, bardzo łatwo jest się w tym pogubić, poplątać, zatracić, zapomnieć kim się jest, zatracić samego siebie, zatracić swoją uwagę, wszystkie swoje cele, marzenia, pragnienia, ambicje. Jest to naprawdę bardzo łatwe. I teraz pomyśl sobie, jakby się zmieniło twoje życie w przeciągu roku, dwóch lat Gdybyś zrezygnował z rozpraszaczy, gdybyś zrezygnował z nadmiaru informacji, gdybyś skupił się na swoich celach, zobacz, jak dużo czasu tracisz każdego dnia tylko dlatego, że skrolujesz Facebooka, skrolujesz Instagram, siedzisz na Twitterze, bezmyślnie oglądasz YouTube. Mało tego, że robisz to bezmyślnie, to jeszcze programujesz się na jakieś głupoty. No, chyba, że trafisz na coś mądrego, inspirującego i cię to zachwyci, albo zainspiruje, albo kopnie w tyłek i sprawi, że będziesz miał motywację do tego, żeby chętniej działać, chętniej pracować nad sobą, chętniej rozwijać siebie i swoje umiejętności. No to wtedy dobra. Ale jeżeli czujesz, że tracisz na co dzień czas, no to czas coś z tym zrobić. Napiszcie swoje przemyślenia odnośnie do tego, co. Takiego sprawia, że czujecie się na co dzień najbardziej przytłoczeni? Czy są to media społecznościowe, czy są to wiadomości, czy jest to na przykład polityka, jakieś clickbaitowe tytuły? Jak wygląda wasz cień, który ciągnie się za wami i nie pozwala rozwinąć skrzydeł? Zachęcam was do wspierania kanału na wszelakie możliwe sposoby. Niedawno wydałem moją pierwszą książkę, która zbiera same pozytywne opinie. Mam nadzieję, że ta praca, którą wykonuję, chociaż w najmniejszym możliwym stopniu sprawi, że będziecie bardziej świadomi siebie i będziecie w stanie głębiej spojrzeć w siebie i zrealizować waszą prawdziwą naturę. Trzymajcie się ciepło i do widzenia. Widzimy się w następnym odcinku. Miłego Elo Buźka.